Cześć, witajcie. Dzisiaj kilka słów odnośnie tej grzałeczki do boilera, która już u mnie no, śmiga trzeci miesiąc. Grzeje wodę w zbiorniku Galmet o pojemności 200 litrów. Jakie są moje wrażenia po tych właśnie no, prawie trzech miesiącach? A przypomnę jeszcze, że grzałka współpracuje z inteligentnym gniazdkiem Wi-Fi. Jest to gniazdko od firmy Gosund. Słuchajcie, bardzo dobre. Tutaj mam grzałkę 2000 W, jak na razie żadnych problemów, nic się nie wyłącza, nic się nie rozłącza. Te gniazdko jest zmontowane tutaj. Wszystko wspaniale działa, wszystko wspaniale pasuje, naprawdę świetna sprawa. W aplikacji mam ustawione kiedy ma się zbiornik. Włączyć, kiedy ma się oczywiście grzałeczka włączyć i grzać wodę. Jest również pokazywane dzienne zużycie prądu. Także polecam wszystkim, świetna sprawa. I warto sobie tutaj zadać jeszcze pytanie, czy mając taką grzałkę, czy mając, ja to nazywam takim małym sterownikiem, który mi to włącza i wyłącza, czyli jeżeli mamy grzałkę. Takie inteligentne gniazdko, oczywiście do tego jeszcze dochodzi fotowoltaika. Czy można tą wodę sobie spokojnie grzać naprawdę za darmo? Ja wam powiem naprawdę jestem zadowolony. W chwili obecnej produkuje więcej niż zużywam, czyli cały czas jestem na plusie. A więc tak naprawdę jeżeli już jakieś są koszta Grzania tej wody, no to są to koszta, prawda, groszowe albo nawet niech sobie idą w złotówkach. To i tak bardzo się to opłaca. Pokażę wam, ile ta grzałka nabiła, zużyła prądu przez y, 3 miesiące. A więc, zużycie mamy na chwilę obecną następujące. W maju było to 138 kWh, w czerwcu 172 kWh. W lipcu na chwilę obecną jest to 86 kWh. Miesiąc jeszcze trwa, także zobaczymy jak to będzie. Także moi drodzy, średnio to wychodzi od 6 do 7 kW dziennie. Do podgrzania wody do stopni 60, grzałeczka się włącza wtedy, kiedy jest słoneczko. Kiedy jest autokonsumpcja, wiadomo wtedy najlepiej zużywać jak najwięcej prądu, aby to było jak najbardziej opłacalne. I tak też u mnie to wygląda. Czyli przypomnijmy sobie jeszcze na koniec. Grzałeczka 2000 W. Ogólnie ten model grzałki polecam, pasuje idealnie do tego zbiornika Galmetu o pojemności 200 litrów. Także, jak ktoś chce wymienić, to nie zastanawiajcie się, jak do grzania wodą w lecie, wiosną. Jest to naprawdę wygoda, nie trzeba pakować Peletu do tego tutaj, wariata, rozpalać codziennie, kombinować. Tylko można otworzyć sobie zimne piwko i wszystko robi się samo. Oczywiście to jest podłączone, zsynchronizowane z inteligentnym gniazdkiem od firmy Gosand. Także warto wydać kilkadziesiąt złotych, zakupić. Łatwa konfiguracja sterujecie wszystkim w telefonie. Gorąco polecam. No i oczywiście wszystko razem działa z fotowoltaiką. Także no. Na chwilę obecną wygoda i tego się trzymajmy. Także, także, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Jak macie jakieś pytania, pisać, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.